Dzień dobry, witamy serdecznie. Dzisiaj z wiedzą podatkową niepowtarzalny duet doradców Janiszewski Jędrzej i Konrad Tonkiewicz. Dziś Na dzisiejszym webinarze będzie on w jakiś sposób innowacyjny. Takiego webinaru jeszcze nie mieliśmy. Będzie on podzielony na dwie części. W pierwszej części zmierzę się z Jędrzejem i przeprowadzi, przeprowadzimy taki wewnętrzny quiz pięciopytaniowy. Coś na zasadzie rzutów karnych. Dwa pytania dotyczą merytoryki, dwa pytania to pytania podatkowe Bardziej dzikie, i jedno pytanie dotyczy konkretnie kancelarii, takich tematów wewnętrznych, ciekawostkowych, nazwijmy to. Potem przejdziemy do odpowiedzi na Wasze pytania w QA. To co? W takim razie możemy chyba zaczynać. To co? Ja pierwszy pytam, czy ty pierwszy pytasz? Jako, że jestem starszy, pozwolę sobie w pierwsze zadać pytanie. Ustaliliśmy też pewną kolejność, jeżeli chodzi o zakres tych pytań, w związku z czym zaczynamy od dzikich pytań. Zobaczymy, ono jest typowo historyczne, troszeczkę związane z w ogóle branżą i zawodem doradcy podatkowego. W związku z czym, Konrad, do Ciebie pytanie, kto jest właścicielem numeru jeden, jeżeli chodzi o doradców podatkowych, o listę doradców podatkowych w naszym kraju? Wiesz co, kojarzy mi się. Jestem. Jest to Zdaje bardzo mi się, że... znana osoba, która tak, odpowiadała tak, tak, również tak. za przygotowanie. projektu VAT. Zgadza tak, się. Czy to nie jest profesor Modzelewski? Super. Jest. <grymne> Spodziewałem się troszeczkę, że będziesz znał odpowiedź na to pytanie, ale też nie chciałem wcześniej tego zapowiadać, jakby ci się powinna, nóżka. Więc dobra, możemy zalić. uda. Czyli mamy 1,0, 2 Elegancko. Rozumiem, że u ciebie też będzie teraz tak. pytanie. Teraz pytanie typu dzikie, abstrakcyjne. I potem przejdziemy do Pierwsze pytanie. W którym kraju będziesz musiał zapłacić podatek? Ponad 100 20 euro dokładnie. Jeżeli będziesz chciał zrobić sobie karkówkę, kiełbaskę albo boczuś z grilla. Okej, okay, i to jest stawka euro, tak? Czyli odrzucam... To jest pewna podpowiedź. Państwa egzotyczne. Yy, dobra, podpowiedz mi jeszcze, jeżeli chodzi o karkówkę, boczuś i tak dalej. To konkretnie wynika z ustawy? Tak mają to... Znaczy, coś, nie no, chodzi tak? konkretnie o karkówkę, boczuś, możesz sobie co innego też grillować. No, chodzi że... o konkretnie o zapalenie grilla. Aha, okej. Okay. Yy, Dobrze, no to strzelmy yy, niekonwencjonalnie. Nie wiem, czy oni tam grilla y, rozpalają, ale nie będzie Finlandia. Nie, Belgia. W Belgii wprowadzili no. taki podatek, trzeba płacić 20 euro, jeżeli rozpalamy grilla. Obojętnie, czy rozpalamy grilla sobie sami, bo chcemy pojedynczo zjeść sobie kiełbaskę, czy dla całej rodziny, czy jakieś grillowisko. Musimy zapłacić 20 euro. Wczoraj czytałem nawet, że te mm, skarbowe drony latają po tej Belgii i faktycznie sprawdzają, kontrolują, czy Belgowie Płacą ten podatek od Grilla, czy nie płacą tego podatku od Grilla? Mega, mega specyficzne. Co prawda chyba nie jest to podatek na terytorium całej Belgii, tylko w jakimś konkretnym rejonie, regionie belgijskim. No ale i tak, jeżeli patrząc na to, że to jest Unia Europejska, jest to mega dziwne, ale z drugiej strony te wariacje na punkcie klimatu i tak dalej, 20 euro należy no, się, trzeba zapłacić. I to mamy wprowadzone tylko w Belgii, nie? Tak, ja, w innych państwach to... nie czytają, żeby, żeby to było. Okej, okay, i nawet jeżeli chodzi o swój prywatny ogródek? To tak, musisz... ogólnie, ogólnie po prostu, gdziekolwiek zapalisz sobie grilla, to nie jest no, tak jak u no, nas, tak, że w no, niektórych to... miejscach nie możesz po prostu palić grilla, tylko ogólnie... może będziemy mieli takie propozycje, jeżeli chodzi o podatki, zobaczymy. U nas takich ciekawostek nie ma, jest podatek od deszczu, i tak dalej, ale od grilla jeszcze, jeszcze nie mamy. Dobrze, no prowadzisz 1-0. W takim razie, Teraz... jeżeli chodzi o drugą serię, to tutaj już mamy pytanie merytoryczne. I Moje pytanie merytoryczne, pierwsze z dwóch, dotyczy ryczałtu, a konkretnie stawki ryczałtu, mhm. jeżeli chodzi o usługi świadczone przez weterynarzy. Prosta sprawa, no jeżeli chodzi o weterynarzy, to jest ten wyjątek. Tak, dla wszystkich usług medycznych, co do zasady, mamy stawkę 14% na ryczałcie, a o weterynarzach chyba ktoś zapomniał albo chciał zapomnieć i stawka to 8,5%. No właśnie, chciałem dopytać później już o konkrety, jeżeli chodzi o tą stawkę, dlaczego lekarze i inne zawody medyczne są objęte 14% stawką, a nie 8,5%. Dobre pytanie, dlaczego doradca pod płaci 17, programista 12, to, to jest uczciwe, no nie do końca chyba jest to uczciwe. Nie zgadzamy się z tym na pewno w 100%. Tak? No ale tak jest, no koło fortuny tak chciało, mamy 17, a nie 12, po prostu. Chciałbym kiedyś porozmawiać z kimś, kto odpowiadał o, zdecydowanie, za tę ustawę tak. i czy faktycznie usiedli sobie tak jak. Albo my nie czy... z nim losować te stawki drzewo. To... Tak, jeżeli będzie jakaś nowelizacja tej ustawy, to złożę wniosek. <laughs> o... O, udzielę. mnie do i chętnie no. nakręcę tym kołem. Mega ciekawa sprawa, powiedzi szczerze. No dobra, no Konrad, to było proste pytanie. Ale dla mnie. Ale w myślę, że ciekawe, w związku z czym 2-0, dwa, dwa niestety 2-0. A, 2-0. Tak jest. No dobra, to idziemy, idziemy dalej. Teraz pytanie merytoryczne do ciebie. Dobra, ulka dla młodej przysługuje osobom do 26 roku życia. Pierwsza część, część pytania, do jakiej kwoty i czy ta kwota zmieniła się po wejściu w życie Nowego Ładu? Jeżeli tak, to jak to wyglądało, czy się zmieniło, czy się nie zmieniło? Dobrze, to jest pytanie, które dosyć często się pojawia u nas na konsultacjach i w ogóle wraz ze zmianami, które przyniósł nam Nowy Ład, ten problem pojawiał się regularnie, bo ta, ten próg się nie zmienił. Zmieniła nam się, zmienił nam się pierwszy próg podatkowy, który wzrósł do 120 tysięcy złotych w skali roku, i ten błąd często był popełniany przez naszych młodszych klientów, którzy uważali, że kwota wolna. Dla studentów również wzrosła, tak jak pierwszy próg podatkowy. Natomiast no, to całkiem logiczne, nawet. Nie? Tak jest. Nawet jak zastanawialiśmy się, jak słyszeliśmy projekty zmian, to raczej utożsamialiśmy zmianę co dotyczącą studentów ze zmianą pierwszego progu podatkowego, natomiast O się nie zmienił dalej, wynosi 85%. E... I pół, tam z charakiem No, 885, 528 dokładnie. No, ale to myślę, że można jak najbardziej, jak najbardziej można, można, uznać tą odpowiedź na pytanie. Co jest ciekawe na przykład, jak mamy tą instytucję kosztu uzyskania w tych zryczałtowanych 50%, tam ta kwota poszła razem z progiem do 150 tysięcy złotych. To jest bardzo często w praktyce faktycznie mylone. No, ale nie dziwię się, bo w sumie mi też na początku, jak wprowadzali tą ustawę, wadziło to w jakiś sposób i zawsze sprawdzałem, czy tak, czy tak, bo, bo nie jest to intuicyjne w żaden sposób. Myślę, że. Lepszym rozwiązaniem byłoby podniesienie wszystkich od 120, a nie zostawianie części na starym progu, czy na tej kwocie 85, a części przepuszczają pod 120, byłoby to łatwiejsze po prostu, ale nasz ustawodawca nie słynie z ułatwiania życia podatnikom, także nie jest to nic dziwnego tak Czyli mam punkt. Proszę to odnotować, bo spodziewałem się, że mogę ten pojedynek brutalnie przegrać, natomiast jest honorowy punkt. Jest honorowy. Tak jest. Czyli mamy 2-1 dla Konrada. Trzecie pytanie. Dotyczy kancelarii. I tutaj jest pytanie dotyczące naszych TikToków. Mm -hmm. Chciałbym, żebyś wyjaśnił mi, jakie jest Twoje zdanie na temat gry aktorskiej naszego dyrektora Kamila Wielebickiego, jeżeli chodzi o sceny, w których udaje on, że pracuje. Dlaczego to wygląda tak nienaturalnie? Właśnie to jest dobre pytanie, ale wiesz co że nie ma dobrej odpowiedzi na pytanie ogólnie. Myślę, że trafisz. Po. Albo mogę dobrze odpowiedzieć, albo zostać zwolniony z tej pracy, więc zasadniczo. Nie wiem, jak mam odpowiedzieć. No, wydaje mi się, że Kamil po prostu musi opracować nad grą aktorską, bo on na co dzień na pewno bardzo dużo pracuje, ale wydaje mi się, że udawanie tej ciężkiej pracy w średnim mogło się faktycznie. No, ciężko odpowiedzieć okay. na to pytanie jednoznacznie, tak wydaje mi się. dyplomatyczną odpowiedź Konrada. Natomiast Kamil liczymy, że te sceny będą dopracowane. No mamy 3-1 dla Ciebie. Takie 2,5, no bo tutaj ciężko było. Nie, zdecydowanie żaje ci punkty. <grym> <grym> Trudna to była sytuacja. No dobra. A teraz tak. No, mam dwa pytania przygotowane nie wiem, <grym> które ci zadać. Teraz Dobrze. kancelaryjne, tak? teraz kancelaryjne. No, jedno jest bardziej statystyczne, drugie dotyczy piłki nożnej. I powiedz mi sobie, które chcesz? No, dawaj piłka nożna. Dobra. To pytanie też z serii historycznych. Życie kancelarii piłkarnożnej. Życie piłka kancelarii no. piłkalożne. dokładnie. Okay. W jedną osobę, która prawie 2-3 lata temu powiedziała, że przyjdzie grać z nami w piłkę w czwartki na boisku na, na Orliku, a do teraz nie pojawiła się na tym boisku. Podpowiem, osoba ta w ostatnim czasie publikowała, że dużo biega, jakieś maratony, pomaratony i tak dalej po Barcelonach i różnego rodzaju egzotycznych miastach. Szanowni Państwo, na szczęście jestem członkiem, aktywnym członkiem naszej sekcji piłkarskiej. Doskonale wiem, kto to jest. Jest to nie kto inny, jak pan mecenas Sławomir Mencel. Którego nie na piłkę oczywiście. Nigdy się na piłce nie pojawił. Ale deklarował, że przyjdzie. Nawet płacił składkę członkowską pierwszą. To też ciekawostka. A drugie pytanie, w sumie mogę się zadać, okay. poza konkursem. Chętnie. Bo sobie to sam dzisiaj z ciekawości liczyłem, bo to mega ciekawa informacja. Ogólnie, w kancelarii mamy 12 doradców podatkowych w tym momencie. Teraz pytanie, ilu tych doradców pochodzi z Torunia, a ilu pochodzi spoza Torunia? Albo konkretnie, jaki procent pochodzi z Torunia? Hmm, dobra, to nie będę szybko kalkulował, bo to może mi chwileczkę zejść. So, berfosor nie jest dużo. E, nie jest dużo z Torunia, tak? No. E, no faktycznie, większość się pochodzi z Wielkopolski, jakaś Warmia Mazury. Tu Tutejszych tu, jest niewielu. Jak sobie tak te... zastanawiam, to chyba nikogo tylko ze Śląska nie mamy, tak naprawdę. Więc y, na pewno y, ja i Kuba jesteśmy stąd. postawiłbym, że czterech doradców jest z Torunia. To właśnie według moich wyliczeń, dwóch, a to tak naciągane w jakiejś skrzyni. Kuba jest naciągany. Znaczy, bo ty urodziłeś się w Szczecinie. A, rozumiem. Ona no, I... no, cię to że dzisiaj raz mi się urodziłeś. Urodziłeś się w Szczecinie, więc ty w sumie nie jesteś z Torunia, mieszkasz w Toruniu i żyjesz w, w Toruniu ogólnie, tak? Ale ciebie nie liczyłem do to zestawienia. Liczyłem e, szefa Mencena, plus. Faktycznie liczyłem B. Ale to też jest taki naciągany trochę, no bo wiadomo, że on mieszka kawałek za Toruniem, no ale wychował się w Toruniu to tu chodzi do szkoły. No łącznie nic to. doradcy. Ciebie i Kubę jako pół, to można powiedzieć dwóch, to i mniej więcej około 16-17% doradców. Okay, to tylko bardzo nie, nie wiem. To ciekawe, nie? Fajna ciekawostka, że kancelaria, która jest, jest w Toruniu, i zdecydowana większość doradców jest tutaj. Tak niewielki odsetek. No, przy czym 11 z, 12, 11 z 12 doradców mieszka w na stałe. Mhm. To jest też ciekawostka taka. Dzisiaj, gdzie wpadłem, mówię: A ciekawa opcja, jak to wygląda. Dobra, tak. to ja dajemy dwa punkty mi, a nie, bo nie trafiłem teraz, niestety. Nie, teraz nie no, powiedziałeś dobrze, jeżeli chodzi o piłkę. Ale to jeden punkt. Dobrze, dobrze, czyli tak, mamy teraz dwa czy dwa. dwa. Tak jest, tak teraz pytanie do mnie. Dzikie. Tak, Dzikie pytanie, które też nie jest aż tak dzikie, biorąc pod uwagę Twoje ostatnie. Natomiast tutaj poszedłem w historię i też mam pełną ciekawostkę, jeżeli chodzi o to pytanie. I to jest pytanie dotyczące podatku belki, mhm. żebyś pokrótce powiedział, czym jest ten podatek i w którym roku został on wprowadzony, i może przez kogo, hmm. no, przez kogo? To jest proste przez belkę. Tak Wynosi on 19%. To się zgadza. E, podatek od zysków kapitałowych. Mm, ale w którym roku został wprowadzony? Możesz strzelać. Nawet musisz chyba. Nie wiem, jak Mundial 2006. No, niewiele się pomyliłeś, bo był to Mundial ale 2002. Ajajaj, Skoro, a Jajaj. A ja powiem. Bo jest no. jeszcze trochę za młody, żeby to pamiętać, więc a, tak. e, e, był to 2002 rok i jako ciekawostkę podpowiem tylko, że to miał być zupełnie tymczasowy podatek, który został wprowadzony przez ówczesnego ministra Finansów pana Marka Belkę, na czas odbudowania troszeczkę budżetu państwa i jak widać ten podatek został z nami do dzisiaj nie mamy budujemy tam... Budujemy cały czas przecież, tak? Tak jest, w sensie. całe czasy budujemy nasz budżet i prawdopodobnie ten podatek zostanie z nami jeszcze na długo, długo. Nic w tej w tym aspekcie się prawdopodobnie nie zmieni. Słuchaj, podobna historia jak z podniesieniem stawki VAT o te 1%, tak? Z 22% tak do, do, do 23%, z 7% do 8%, tam też czasowa, mimo że już te warunki jakieś tam spełniliśmy, które są no magiczne warunki do spełnienia, które trzeba spełnić, spełniliśmy, ale pandemia, no to trzeba przesunąć. Zdarza się, nasza historia pokazuje, że tak się może, może wydarzyć. Tak jest. Dobra, no to czas teraz. No moje dzikie pytanie. Na twoje drugie pytanie. Tak jest, mamy trzy dwa, mam szansę. Odrzucanie w takim razie. No dobra, dzikie pytanie brzmi w następujący sposób. Jest to quiz. Pytanie dotyczy tego, jaki podatek zapłaciłbyś mieszkając w Rosji na przełomie XVI, XVII wieku. Podatek ten wprowadził chyba Car Piotr I. Mhm. Teraz jest to podatek, który zapłaciłbyś ty, a ja bym go nie zapłacił. Okej. Okay. Yy, z powodu posiadania czegoś? Tak, 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 tak. Okej, okay. i jest to rzecz materialna, czy. No, materialna, naturalna bym powiedział. Naturalna, okej. Okay. Ale zakładam, że nie są to włosy, bo nie, nie. pewnie obaj byśmy tego podatku nie zapłacili, zapłacili. E, w związku z czym nastawiam, no, że to może być jedna rzecz, albo to są włosy, albo broda, tak? Tak. E, więc zakładam, że, że o ten podatek chodzi. No ciekawa tak. sprawa. No chodzi właśnie o podatek od brody, od posiadania brody. Czyli jak mógłbym ją tam... i nie musiałbym zapłacić. Podatku. Tak, tak, tak. Ale to, chyba proszę... bym jednak, proszę państwa, wolał ten podatek zapłacić. Właśnie to ja mówię, że to jest podatek, który ty byś zapłacił, a ja bym go nie zapłacił, prawdopodobnie w przyszłości też nie, by mi ta broda po prostu nie rośnie, prawda? Więc szansa na zapłatę podatku przeze mnie jest w jakiś sposób ograniczona, nie? No Ogólnie oni ten podatek podobno wprowadzali po to, żeby, nie wiem, ucywilizować się w jakiś sposób, jak dalej. No może nie, nie mam brak opinii, czym było to do końca spowodowane, ale ciekawa sprawa, że mieli taki podatek od posiadania brody i tak dalej. Coś ciekawe. Tak, no. W ogóle wiesz, skąd te ciekawostki mam? Z ministerstwa finansów, ze strony ministerstwa finansów. I tym się zajmujesz. Mają dużo pracy. Mają. I na pewno wiele wykwalifikowanych osób. No, takie ciekawostki akurat mnie to bardzo ucieszyło, jak sobie wczoraj szukałem. mówię, no, fajna sprawa, żeby znaleźć takie ciekawostki podatkowe. Także z jednej strony mają nad czym pracować, pewnie to po godzinach robili. Tak? No, Oby obie... u nas takiego podatku nie wprowadzili. Już wolę tego od grilla. Albo szukają, właśnie. Może szukają tych ciekawostek, żeby nas zaskoczyć w jakiś sposób, czymś nowym po prostu. Tak może. Dobra, to co, jedziemy dalej? Wyrównałem, to jest warte uwagi, że mamy 3 do 3 i tak naprawdę decydująca decydująca Italia. seria rzutów karnych i też ustaliliśmy przed nagraniem, że może nie być zwycięzców, ale spokojnie nie było tutaj ukartowanej tej rozgrywki, także wszystko odbędzie się sprawiedliwie. Pytań nie znaliśmy. Przynajmniej tak możemy państwu powiedzieć. Okej, okay, czyli ostatnia seria rzutów karnych. Mam dla ciebie pytanie merytoryczne, które dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne. Bardzo często ono również się przewijało nas na konsultacjach, w związku z czym może będzie też dla państwa ciekawe, e, interesujące, a konkretnie dotyczy ulgi na start. Czy wspólnicy spółki komandytowej mogą skorzystać z ulgi na start? Hmm. Moje opinie? Nie, uważam, że nie. I teraz tak, dlaczego tak uważam? Wydaje mi się, że z, z ulgi na start może skorzystać przedsiębiorca jednoosobowy i wspólnik spółki cywilnej, wspólnik spółki komandytowej. Czy to komplementariusz, czy komandytariusz z tej preferencji, czyli preferencji ZUS-owskiej, czyli ulgi na start, skorzystać nie może. I tak samo wspólnik z innym spółek, tak? czyli spółki jawnej, czy spółki, nie wiem, akcyjnej czy, czy, czy innych podmiotów, gdzie, gdzie to ubezpieczenie wystąpi. Nic, no muszę się zgodzić i przyznać Ci ten punkt. Było to pytanie tak naprawdę, które wymagało od nas pewnych dyskusji czy dywagacji, bo też nie było to takie zero-jedynkowe, natomiast no, już na podstawie naszej praktyki no, stwierdzamy, że po prostu nie ma możliwości skorzystania tam z ulgi na stach. Dobrze, i przyznaję ci punkt i tak naprawdę mogę już tylko wyrównać. Zremisować. No dobra. I u ciebie też zostało pytanie merytoryczne. Tak, a ja już nie skończyłem, czasami. Znaczy z twojej strony. A, ja teraz to mnie ostatnie pytanie. Dobra, to rację. Dobra, e, VAT. Wiem bardzo, że wiem, że bardzo lubisz VAT, więc jedziemy teraz z tematem VAT-owskim. Wymień trzy usługi, które od pierwszej złotówki zarobionej, od pierwszego przychodu nie mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Chodzi o konkretnie trzy usługi, które, które muszą być obligatoryjnie na ZP. No bardzo dobrze, że akurat jestem specjalistą od VAT-u i na co dzień vat się nie zajmuję. No, natomiast ja myślę, kwestie optymalizacyjne absolutnie zmuszają nas do tego, żeby pewne podstawy vat również mieć. Wiem, że tych usług jest niedużo z tego, jak sobie przypominam ten przepis. Mhm. Chyba 4 albo 5, więc dosyć mhm. duży procent tych usług chciałbyś ode mnie uzyskać. Natomiast na pewno są to usługi doradcze tak. i usługi prawnicze, tak. Bo one dotyczą też mnie bezpośrednio, w związku z czym wiem, że. Po raz kolejny jest im pokrzywdzeni. Nie wiadomo dlaczego z tego powodu, ale jesteśmy znowu pokrzywdzeni. Trochę Trochę Zielanie żali tak. w tym y, szkoleniu dzisiejszym z naszej strony, no ale cóż, gdzieś. Klienci mówią, że mają dać ścieżka, to my mamy na To No prawda. O my mamy to jest ten cały problem. I klient pyta, dlaczego ma 12, a nie 8,5%. Proszę Państwa, my mamy 17. Tak? Jest tak. też super. Też jest super. <laughs> e, dobra, czyli mamy doradcze, prawnicze. Tak. I trzecie dałbym y, usługi jubilerskie. Tak jest. Trafione, jest trafione, bardzo... trafione, trafione, trafione. Tak, jubilerskie. Jeszcze jest czwarta, ściąga niedługo. Ściąga niedługo. A to już się żadniej w pojawił. Czyli cztery. Nie cztery. 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 Okay. No dobra, no to mamy remis. Uważam, no że tak, to jest sprawiedliwe rozstrzygnięcie pierwszego, pierwszego zawodów. Nie wiem, nie mam jeszcze pomysłu tak naprawdę na nazwę. Eee. Właśnie, jeżeli macie pomysły jakieś yy, na to, jak możemy nazwać ten nasz quiz, to dajcie znać w komentarzach, bardzo chętnie uwzględnimy wasze propozycje. No, pewnie będą dotyczyły naszych głów, bo nie mają głosu, zakładam. O, Zobaczymy, jak, jak, jak bardzo kreatywni jesteście. To co, kończymy w takim razie pierwszą część? Tak jest. I możemy przejść do tej drugiej części, tej, która może będzie was bardziej interesowała, czyli kwestii Q&A. Odpowiem na te pytania, które zadaliście. Niestety nie odpowiem na te wszystkie pytania, bo pytań było naprawdę bardzo dużo. Więc to szkolenie by trwało nie jest. 2-3 czy 4 godziny, tak jak widzicie, my bardzo lubimy gadać, także to mogłoby trochę po prostu. Także zaraz przechodzimy do QA na Wasze. Okej, okay, no to teraz przechodzimy do drugiej części naszego dzisiejszego nagrania. Będzie to, tak jak Konrad powiedział, QA, który, na którym mieliście okazję od, zadawać pytania na naszych social mediach, na Instagramie i na Facebooku. Tych pytań było bardzo dużo dziękujemy za nie i też polecamy się na przyszłość, że tak powiem, bo to był zakres pytań, z którego ciekawie się wybierało, mm. e, więc oczekujemy z waszej strony na jeszcze większą aktywność przy kolejnych okazjach. Dobra, to Konrad, to zejdziemy. Pierwsze. Widzę, że kolega, fan Joachim Loera nas pyta. Praca stała w Norwegii, rodzina w Polsce plus dokud z wynajmu w Polsce. Jak uniknąć podwójnego opodatku? No i teraz... Tak, na co bym tu zwrócił uwagę? Na pewno na to pytanie ciężko odpowiedzieć. Jak uniknąć tego podwójnego podatku? No wiadomo, z jednej strony można było odpowiedzieć bardzo no, tak ignorancko, przeprowadzić się do jednego kraju z rodziną, być rezydentem z całą rodziną w jednym kraju i nie mieć nieruchomości w Polsce, no ale wiadomo, że to nie raczej nie wchodzi w grę, skoro takie pytanie nam tutaj pada, więc no tak, jeżeli chodzi o kwestię rezydencji... O temat, temat jest dość oczywisty, tak? Albo kwestia tak spełnienia liczby dni na terytorium kraju, żeby nie być rezydentem, czyli te 183 dni w trakcie roku podatkowego, no i też posiadanie Centrum Interesów Życiowych Gospodarczych. Jeżeli pan Joachim będzie posiadał Centrum Interesów Życiowych, tak? Tutaj rodzina, no ma rodzinę z tego, z tego, co rozumiem, w Polsce, no to istnieje duże prawdopodobieństwo, że tą rezydencję podatkową polską zachowa, bo w Norwegii pracuje, więc tam płaci również podatek siłą rzeczy. Będzie podwójnie opodatkowany, tak, więc to, tego nie unikniemy. Z Norwegią mamy metodę zaliczenia proporcjonalnego, nie jest to metoda korzystna. Tak jak w przypadku, w przypadku na przykład metodo, metoda z Niemcami, tak, ma metodę włączenia progresywnego, więc jeżeli pan Joachim wtedy w Niemczech nie zarabiał w ogóle, no to w Polsce nie musiałby tego opodatku dopłacać, no ale wiadomo, że w Niemczech też te podatki nie są zbyt, zbyt niskie ogólnie, więc to, to na dwoje babka wróżu. no ale Norwegia też nie jest niski w podatku, więc pewnie to ulga, ulga w ogóle nie jest. No i jeżeli chodzi o opodatkowanie tego dochodu z wynajmu w Polsce. On będzie zasadniczo prawdopodobnie opodatkowany jednokrotnie tylko i wyłącznie w Polsce, bo jeżeli pan Joachim nie jest norweskim rezydentem podatkowym, a tak zakładam, no to ten dochód z wynajmu nieruchomości na terytorium Polski będzie opodatkowany tylko na terytorium Polski. To wynika z artykułu 6 umowy między Polską a Norwegią. No, widzę, że się naprawdę konkretnie przygotowałeś. Miało nie być przepisów, ale. No ale to akurat sobie rzuciłem, tak, akurat wierzycie, że błędy wiem. Okay. <laughs> Niech będzie. Dobra. To Teraz jakaś. Kolej, kolej Dobrze, Zobacz, to się dodaj, dodajemy do tego, ale myślę, że to raczej... Myślę, że to jest odpowiedź jak najbardziej. Dobrze. Kolejne pytanie jest od stonowanego panka. Jestem programistą, planuje przejść na B2B. Czy jest krótki poradnik, co i jak? Jest to zakres, który bardzo często trafia do naszej kancelarii, też oczywiście ze względu na IP Boxa, z którego się wychodzimy. Także każdy z nas wiele, wiele takich konsultacji już odbył. Oczywiście Często tutaj zalecamy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, natomiast wszystko zależy od tego, jakie mamy przychody, jakie mamy koszty. Natomiast jeżeli chodzi o, o to, jak zacząć i o taki poradnik, o co tutaj konkretnie stanowany Pan pyta, to mamy taką fajną usługę jak Starz z Mencenem, na której tak naprawdę wszystkiego od A do Z możecie się dowiedzieć jak zacząć prowadzić działalność gospodarczą, jakie, jaką formę opodatkowania wybrać, co może być kosztem, a co nie. Także serdecznie do tego zapraszamy. Dobra, starczy reklamę powiedzieć dokładnie, co mamy zrobić w takim razie, czy, czy zakładasz tą działalność, czy nie zakładasz tej działalności, czy, czy będzie ten preferencyjny ZUS, nie będzie to, jak to wygląda dokładnie? Zdecydowanie polecamy założenie działalności gospodarczej. Yy, współpraca na warunkach B2B jest bardzo popularna, jeżeli chodzi o programistów. Tutaj musimy mieć na uwadze, że możemy skorzystać z ulgi na start, yy. przez pierwsze sześć miesięcy prowadzenia swojej działalności gospodarczej. Tutaj mamy ten nasz popularny myk żeby założyć działalność gospodarczą każdego innego dnia, tylko nie pierwszego danego miesiąca, i w takim wypadku wydłużamy ten okres sześciomiesięczny do siedmiu miesięcy. Następnie przez kolejne 24 miesiące możemy korzystać z preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne. Natomiast warto mieć tutaj na uwadze, żeby nie świadczyć usług na rzecz swojego byłego pracodawcy, bo to nas wyrzuca z ulgi mhm. handlard i to też często wychodzi podczas naszych konsultacji. Tak, nawet podatkowo, bo. Jeżeli chodzi o ulgę na start mażety 100%, wyrzuci nas ten status byłego pracodawcy, ale z punktu widzenia podatkowego, jeżeli będziemy świadczyli usługi na rzecz byłego pracodawcy, no to w pierwszym roku nie możemy wybrać innej formy opodatkowania niż skala podatkowa. Dopiero w drugim roku wybieramy skala albo linia, a dopiero w trzecim skala, linia albo ryczałt. W przypadku programistów no najczęściej wybieramy podatek no jednak ryczałtowany z wiadomych względów. Programista czy informatyk ogólnie zazwyczaj nie ma dużo kosztów podatkowych. Tak, no jego koszty ograniczają się do jakiegoś tam sprzętu, jakiejś fajnej furki leasing i tak naprawdę to tyle, tak więc, no, w większości przypadków kończymy na ryczałcie. No i tutaj też a propos właśnie tego pytania, bo zobacz, następne pytanie też tutaj od, od koksu jest yy, dotyczące, dotyczące pracy twórcze, inżyniera, dewelopera. Zakładam, że tutaj pan prowadzi, po prostu jest, jest programistą, który tworzy, jest architektem tego oprogramowania, może coś, coś w tym teseń, on jest bardzo powiązane pyta, od jakiej stawki na godzinę opłaca się przejść na B2B przy 50-80% pracy twórczej inżyniera-dewelopera, dewel zakładam, tak? No tutaj ciężko jest odpowiedzieć na to pytanie tak jednoznacznie. Nie wiem, czy się zgadzasz, ale tak, musielibyśmy przeliczyć, ile te, jaką, jaką, musielibyśmy wiedzieć dokładnie. Na czym polega praca wykonywana przez tego pana, tak żebyśmy wybrali odpowiednią stawkę ryczałtu, tak, tak jak wskazywałem wcześniej, bo to może być stawka 8,5, stawka 12, stawka 14, czasami 15, to nasz ustawodawca miał tu fantazję, dał nam aż 4 stawki do wyboru, pewnie byśmy skończyli na zapytanie do guzu i może byśmy się dowiedzieli jaka stawka jest właściwa, więc dokładnie w tym momencie wyliczyć jaka stawka godzinowa będzie nam się opłacała przy przejściu na B2B, przy tej pracy twórczej? To jest mega skomplikowane pytanie, ciężko na nie odpowiedzieć. Na pewno da się to zrobić, tylko musielibyśmy mieć trochę więcej po prostu informacji. Nie? Co z ciekawostek, bo na pewno ta stawka 8,5 budzi wiele, budzi wiele kontrowersji. W tych ostatnio wydanych interpretacjach GUS-owskich, a role też wchodzą różne ogólnie, wskazuje się, że dla IT w osi, na 8,5 mamy projektowanie infrastru, infrastruktury IT, testowanie manualne, podobno też automatyczne, produkt ownerów, projektowanie stron internetowych, aplikacji mobilnych, modelowanie danych, projektowanie nowych rozwiązań technologicznych, konfiguracja narzędzi monitorujących systemy informatyczne, udostępnianie powierzchni reklamowej, cyberbezpieczeństwo i działalność DevOpsu. Także, no, jeżeli, jeżeli gdzieś tutaj się, się pan koksu łapie, to możliwe, że ta stawka 8,5 szybko przewyższy, znając wysokość zarobków programistów, informatyków, może przewyższyć te koszty uzyskania przodu z z pracy zespołowej. No. Trochę to się rozgadałeś. I i trzeba też i... wziąć pod uwagę ZUS, bo <grym> na umowie o pracę nawet, jeżeli, jeżeli będzie, nie wiem, ta preferencja, no to i tak mamy ZUS przecież płacony od normalnej części, nie? na ZUS to jednak jest bolączka. To co, idziemy dalej? Idziemy dalej. E, kolejne pytanie jest y, również y, troszeczkę związane <grym> z ZUSem, e, a konkretnie zadał je ja mróz, e, tak sobie pozwolę pamiętać, albo ja, ja mróz, tylko przez, o, bez kreski. E, Pytanie. Czy dla studenta do 26 roku życia bardziej opłaca się UOP czy B2B przy zarobkach 5-6 tysięcy złotych netto miesięcznie? No i tutaj tak naprawdę no my mamy jasną odpowiedź, tak? jeżeli chodzi o, o to pytanie. I lepsza jest umowa zlecenie. Mhm. Po prostu. Nie mamy tam składek na ubezpieczenia społeczne, nie ma składki zdrowotnej. Tak naprawdę to, co musi wypłacić pracodawca, kolokwialnie mówiąc pracodawca, Ląduje do ręki takiego studenta, w związku z czym dla takiej osoby zdecydowanie zalecamy umowę, zlecenie. Natomiast oczywiście odpowiemy na to pytanie: Czy umowa o pracę, czy B2B? To samo, co przed chwilą Konrad powiedział. Musimy wziąć pod uwagę, jakie koszty prowadzenia tej działalności gospodarczej, jakie byłyby to konkretnie usługi świadczone przez osobę, która zadała to pytanie, bo też tutaj tej mm -hmm. informacji nie mamy. Więc jeżeli już zdecydowałabyś się. Zdecydowałbyś się na umowę o pracę bądź B2B, to też myślę, że chyba bliżsi bylibyśmy tutaj B2B ze względu na. No tak, ale wiesz, z drugiej <coughs> strony też trzeba mieć pod uwagę, że dla U26, czyli tych studentów, tak, na B2B no nie mam preferencji w ogóle. Ona jest tylko na umowie o pracę, umowie o. nad nie wiem, czego mówię wiedziała, ale zdecydowanie na pewno, tak? Więc no, kwestia B2B w tym zakresie, no okej, okay, możemy przeliczyć, ale. Będzie podle, podatku do ZUS-u ewentualnie. Tak, ale to przy założeniu tego, właśnie chciałem powiedzieć, że ewentualnie korzystasz właśnie z ulgi na start y i preferencyjnego ZUS-u, to tutaj moglibyśmy się zastanowić tak. z punktu widzenia, że za, załóżmy, masz niski ryczałt i takie usługi możesz świadczyć. Natomiast pewnie, gdyby to były usługi doradcze, zarządcze, które są na wyższym ryczałcie i nie mamy preferencyjnych tak ZUS-owskich, to wtedy nasze wyliczenia mogłyby pójść w kierunku umowy o pracę. Także. No pytanie jest dosyć konkretne, natomiast tak. ono i tak zawsze tak. zmierza do konkretnego. Ja bym szukał buzetki i ewentualnie myślał o zmianie tak. nie formy prawnej, tylko o pracodawcę ewentualnie, tak. bo to jest najkorzystniejsze i myślę, że dla studenta no nic piękniejszego nie ma niż oczywiście niż zwolnienie do 115 tysięcy złotych bez zus bez żadnego podatku, tak? bez, bez składki zdrowotnej. Może się umierać, tak? Więc, no my myślę, cały czas się ten... Ten... na to I załapaliśmy. To. Niestety pan mecenas Wielewicki jest zbyt Dojrzały, że tak powiem, na tą ulgę, i on takich preferencji nie miał. Także korzystajcie. Tak, mi zostało dokładnie parę dni, 7-8 dni tego pięknego okresu. No szkoda, trudno, będę musiał to przeżyć po prostu. Dobra, to co, idziemy dalej, chyba myślę, że tu jest bardzo dokładna odpowiedź. Tak, jak najbardziej, idziemy dalej. To co, można dieta pudełkowa, to jest ciekawe pytanie. Hmm. Jak wrzucić dietę pudełkową w koszty? Tutaj pyta nas Wiśniewski, przez 2 i Patryk. No i teraz. Możesz. Ja uważam, że może być to kwestionowane przez urząd Skarbowy. Interpretacje, jakie uzyskiwaliśmy raczej pozwalały na diety pudełkowe, ewentualnie dla pracowników, natomiast nie dla samych osób prowadzących konkretny biznes, chyba że zajmowali się oni specyficzną branżą. Przechodziło na pewno dla influencerów, dla sportowców, ostatnio też. Dostaliśmy takie głosy, że fotografowie, zawodowy fotograf może kupić sobie konkretne jedzonko, zrobić mu najpierw zdjęcia, potem oczywiście skonsumować Ja i też zrobić zdjęcie mojego jedzenia. Nie ja wiesz, Znowu jest szkalowanie doradców podatkowych. <tars> to jest ciłość z tego. Ale wiesz, możesz sobie wrzucić w koszty na przykład podatkową oficynę. Bardzo się cieszę, wielka sprawa. Tak, no, znaczy popieram to, co mówisz, tak, no, no, może być to uznane za wydatek o charakterze osobistym, pewnie organ przy kontroli będzie krzywo patrzył, będzie sprawdzał, także jeżeli coś takiego chcielibyście zrobić, to pewnie może z interpretacją indywidualną albo po prostu zaksięgować i liczyć na... Natomiast przy influencerach czy, czy właśnie sportowcach wyczynowych to przechodzi, no, przy sportowcach jestem w stanie to uzasadnić, no, bo, bo sportowiec potrzebuje odpowiedniego odżywiania, diety i tak dalej, no jest to nieodłącznym składnikiem jego działalności, tak? Jest to związane z jego przychodem. Jeżeli no ja bym w tym maku cały czas, no, to nie biegałby tak szybko, nie jeździłby tak szybko i tak dalej. Natomiast y, w przypadku influencerów, no, oni chyba wszystko mogą te koszty. Jest, nie widziałem jakieś kwestie tam makijażystek, nie makijażystek, gdzie nam nie pozwala się no, przecież nie wiem, okularów nawet, a tam no, no, nie idzie to w dobrą ogólnie, ale dobra, no, mają możliwość, mają, to niech korzystają oczywiście. Tak, te opinia to też jest bardzo ciekawy temat, mm. y, nawet VAT-u tam sobie nie odliczymy. E, no jak mm. dać y, u ciebie jest to niezbędnik twojej codziennej pracy, w związku z czym, no to znowu jesteś przywdzony. No, miałbym doradzać na bo to by było ciekawe. <noise> no dobra, to co, następne pytanie? Dobrze, no to kolejne pytanie jest y, z zakresu... Bardziej naszej przygody z podatkami, natomiast wiemy, że też oglądają nasze szkolenia osoby, które dopiero chcą rozpocząć swoją pracę w podatkach. I tutaj Marcinek zadał pytanie, jakie mamy porady dla rozpoczynających drogę w krainie podatków. I tutaj tak naprawdę moglibyśmy dużo mówić na ten temat. Na pewno ta przygoda rozpoczyna się już w okresie studiów. My akurat jesteśmy po prawie, więc na czwartym roku pojawił się egzamin z podatków. Są również... Nie był? No mogliśmy nie, fakultety były i tak. tak Było tego trochę, nie? Mogliśmy jeść innym torem, jeżeli chodzi o, o egzaminy. Mogło być. Są również kierunki takie jak doradztwo podatkowe. Bardzo dużo osób, które u nas pracują, po prostu poszły na kierunki już skierowane wprost, jeżeli chodzi o doradztwo podatkowe ale też mamy bardzo dużo osób, które świat podatków poznają dopiero tutaj. W związku z czym zdecydowanie, m, po pierwsze, ta miłość i pasja do podatków, o której bardzo dużo <grym> nas mówimy. Ale zobacz, jest taka niezbędna. ciekawostka, bo po tej składu osobowego, jak <grym> sobie tak szybko przeanalizowałem, wszystkie osoby, poza naszymi dwoma doradcami z tej dwunastki, skończyły prawo, a nie inne kierunki podatkowe. Bo to ty podatkowe. chociażby, tak, no, Wiktor skończył doradztwo podatkowe, chyba ekonomii, die, teraz die po, ekonomii tak. i teraz... ekonomii, tak samo szef skończył, męcen skończył, tak samo ekonomii. Cała reszta to prawnicy. Cała reszta prawnicy nie chciałbym nie. być tutaj stronniczy, natomiast... muszę coś, coś przyznać, że osobom z wykształceniem prawniczym jest łatwiej odnaleźć się w tej branży, ze względu na fakt, że jednak nasza praca jest w dużej mierze oparta na analizie przepisów, orzeczeń i tak dalej, i tak dalej, a osoby, które mają ukończone studia czysto ekonomiczne mhm. na przykład, no po prostu muszę się tego uczyć od nowa. Zresztą, ale więcej pracy, chyba trzeba przy tym wykonać, po prostu Przez idzie tych tych przepisów, przy zrozumieniu przepisów i tak dalej, ale jest to możliwe i te osoby są bardzo dobrymi doradcami ogólnie, także oczywiście jak najbardziej jest to możliwe, ale gdybym jeszcze raz podejmował decyzję, czy iść na przykład teraz na ekonomię, czy iść na doradztwo, czy iść na, na prawo od samego początku, to powiem ci szczerze, żebym poszedł na prawo i na doradztwo od razu. Tak, żeby szybciej za tak, doradztwie jeszcze i właśnie. To, to, to też jest y, istotny punkt, że aby przystąpić do egzaminu najpierw pisemnego, potem ustnego y, na doradcę podatkowego, musimy mieć minimum y, wykształcenie wyższe i nie ma tutaj znaczenia, czy to są studia magisterskie czy licencjackie, i też nie ma znaczenia, czy to jest geografia, ekonomia, prawo hmm. czy medycyna. Po prostu każdy, kto ukończył studia wyższe, może przystąpić do tego egzaminu, także. Podchodząc do tego tak ym, czysto, jeżeli chodzi o optymalizację czasu, to jak najbardziej dobrym pomysłem jest rozpoczęcie dwóch kierunków studiów jednocześnie, mhm. bo prawo daje nam możliwości takie jak następnie aplikacja radcowska, realna i tak dalej. Natomiast y, ukończenie studiów y, na kierunku doradztwa podatkowego, które są studiami licencjackimi, mhm. y, daje nam możliwość już w wieku 22 lat uzyskania uprawnień doradcy podatkowego i też y, takie przykłady u nas mamy. Także. No jest to cieka ciekawy temat, może kiedyś coś by, byśmy mogli nagrać na ten temat więcej, bo jest sporo do powiedzenia na temat całej drogi mhm. uzyskiwania uprawnień i w ogóle współpracy z podatkami, natomiast pokrótce tu Marcinkowi myślę, tak. że odpowiedzi. Tutaj patrz, mam powiązane pytanie, w sumie, w sumie zobacz, Wojtek Dela zadaje pytanie, jakie odżywki do włosów używacie i ja uważam, że to jest akurat związane z samym dorastem podatkowym, bo ja rozpoczynając przygodę w samym dorastu i w podatkach, Miałem włosy ale miałem za dużo włosów pozorował, a w tym momencie nie mam żadnych włosów, tylko często często gole. I teraz pytanie, jakie odżywki do włosów używasz? No ja zdecydowanie stawiam na naturalność. W związku z czym podstawowe wyroby mi absolutnie służą. Ja mogę się jedynie podzielić taką historią, że są tacy przedstawiciele branży medycznej jak trycholodzy. Pozdrawiam wszystkich trychologów. Tak, no nie, no nie pomogliście. <laughs> No tak, tak, to prawda. Znaczy, myślę, że najlepszą odżywką od naszych włosów jest pianka do golenia. Zdecydowanie ona odżywia nasze cebulki, Pozwala ściąć ten włos, ale tak powinno być. Swoją drogo, ciekawa jest ta Twoja anegdota ewentualnie, to może powiedzieć o, o włosach, o Twoim bratanku. Jak mówiłeś, ja o też. To, to jest mega ciekawa historia ogólnie, jak żyje się w świecie łysych, Jak to dokładnie wygląda, opowiedz. E, no, mogę przytoczyć faktycznie tą anegdotę, już wywołane do tablicy, jest to trochę prywata. Natomiast w rodzinie JJ-ów, tak się, powiem, <gry> no wszyscy przedstawiciele płci męskiej po prostu noszą takie fryzury jak, jak moja. Natomiast mam bratanka, który ma 6 lat. Oczywiście on jeszcze ma bujną fryzurę, natomiast zdaję sobie z tego sprawę, że prawdziwi mężczyźni włosów nie mają i on już się nie może doczekać, jak będzie miał fryzurę jak tatuś i wujek. Bardzo słuszne podejście. To jest, zaczeka, to jest oszczędność czasu, My mieliśmy możliwość... No się bo nie mieliśmy głosu, bo po prostu uważam, że nie chodzimy do tych fryzjerów, nie ma. odważna nas. to jest za... mogę się. No dobra, to co? Następne? Jeszcze Jeszcze jedno dajemy, chociaż takie jedno może, może krótkie. Chyba, że kwestia to. Tak no, zostało nam pytanie te, te ciekawe dotyczące dotyczące VAT-u. No to dajmy. Może, to, to może trochę, trochę trudniejsze to pytanie. I pani Angelika AA nas pyta. Faktura WNT otrzymana pod terminie. Czy mogę odliczyć, naliczyć miesiąc później VAT? No i ogólnie, jeżeli chodzi o, o to WNT, no to obowiązek podatkowy przy wewnątrzwspólnotowym wewnątrz nabyciu towarów będzie powstawał z dniem wystawienia faktury, ale nie później niż 15 dnia, w miesiącu następnym po, po tym miesiącu, tak? Dobrze, dobrze dnia, 15 dnia miesiąca następnego dnia, po miesiącu, w którym dobrała dostawę towarów. No więc zasadniczo no, powinniśmy, jeżeli nie mamy tej faktury, no to powinniśmy zaksięgować na podstawie takiego złożonego zamówienia, oferty dostawy czy korespondencji mailowej z dostawcą. Powinniśmy dokonać, dokonać tego zapisu. No i teraz, co się dzieje, jeżeli, jeżeli nie mamy tej, tej faktury od tego, od tego dostawcy? No uważam, że powinniśmy to przyjąć, że 15 dnia miesiąca, tego następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru. Mamy, mamy te, tą tą sytuację, na no, obowiązek wypadkowego powstaje, tu przeliczamy wartość kursu, wykazujemy wykazujemy to w Jospeku. I teraz pytanie, bo chyba pytanie dotyczy tego, jak dostaniemy tą fakturę o terminie, co z nią zrobić, to mamy już w sumie trzy przypadki, tak? Czy zależy od tego, jaka będzie data wystawienia tej faktury, bo jeżeli data wystawienia będzie późniejsza niż data ten 15 po następnym miesiącu, to zostaje 15 i zasadniczo nic się tutaj nie powinno dziać. Natomiast jeżeli to będzie okres między na przykład pierwszym, a tym 15 dniem, pierwszym a czternastym dniem, no to powinniśmy, jeżeli ta data będzie ten pierwszy 14, to musimy zrobić korekty analogicznie tak samo, jeżeli to będzie poprzedni miesiąc, na przykład, nie wiem, 21 sierpień, tak, to wtedy też powinniśmy powinniśmy dokonać dokonać takiej sytuacji korekty z tamtą, z tamtą datą wystawienia. Tak, tak by to w mojej opinii wyglądało. Pytanie nie jest mnie proste, ale myślę, że w miarę, w miarę tam no dobra, to myślę, że tyle. Pierwszy raz w takiej formie. Na nie wszystkiego zrobić, ale myślę, że tu już czasowo raczej się tak do, do końca powinniśmy zwieść, Patrzę na naszego operatora, co on uważa. Tak, nasz operator ma w ogóle najlepszą pracę na świecie, tak, bo sobie siedzi tylko. Tak, tak, może słuchać. Bierze i on musi wiedzieć, jak ona też wszystkie szkolenia ja nagry, nagrywa. On jeszcze trochę i sam po prostu. Albo seba. To by była optymalizacja, seba by się sam nagrywał, reakcja na te szkolenia. To by było ciekawe. No dobra, bardzo dziękujemy. Dziękuję uprzejmie. I do usłyszenia. Do widzenia, do usłyszenia.